Halo, halo. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Mikołaj Choroszyński. Zajmuję się psychodietetyką. Jestem również prezesem fundacji FitMind, gdzie razem pozwalamy odzyskiwać, pomagamy odzyskiwać zdrową relację z jedzeniem i cieszyć się życiem. Przed nami dzisiejszy live, czyli trzy sposoby, jak zapanować nad swoim zachowaniem w weekendy, jak uniknąć weekendowych momentów utraty samokontroli, jak uniknąć często jedzenia impulsywnego, kompulsywnego, obiadania. Przepraszam, dajcie znać, czy mnie dobrze słychać, czy mnie dobrze widać, czy jesteśmy. Razem. Temat często się przewija i pojawia w kontekście pracy mojej z pacjentami indywidualnymi, z osobami, z którymi pracuję na co dzień, jak i w kontekście pracy grupowej, w spotkaniach grupowych, które prowadzę. O, dostałem od Was komentarze. Dzień dobry, widać, słychać, pisze Ewelina. Bardzo mi miło. Elżbieta, dzień dobry, jest ok. Marta, dobrze słychać. Witaj Moniko i witaj Hola Ola. Fajnie, że jesteście. Bardzo się cieszę. Tak naprawdę te niedzielne poranki są dla mnie. No, czuję niesamowitą wdzięczność, że możemy się spotkać i możemy porozmawiać, spędzić ten czas razem, no, dowiadując się czegoś o sobie i poprawiając chociażby o 1% albo o jedną odrobinkę komfort naszego życia. Przechodząc do dzisiejszego tematu, tych sposobów, jak zapanować nad weekendowym obiadaniem, to może odpowiedzmy sobie najpierw, jaki mechanizm odpowiada za weekendowe obiadanie. Czy macie u siebie podejrzanych, co może u Was być takim triggerem, czy takim spustem, co u Was wywołuje utratę kontroli w weekend. Może to niekoniecznie być obiadanie, ale taka utrata kontroli, która później powoduje takie uczucie dyskomfortu, takiego trochę wstydu, braku zaufania do siebie. Ciekaw jestem, jak to wygląda u Was. No, u mnie wiem, że jeżeli nie stracę gdzieś z zasięgu wzroku obserwację siebie i taki kontakt ze sobą i doprowadzę na przykład do jakiegoś przemęczenia albo nadmiernego stresu, to później widzę wyraźnie, że potrzebuję właśnie, że w weekendy mam ochotę pójść w drugą stronę, czyli że całkowicie oddać tą kontrolę. Taki ciekawy przykład z poprzedniego tygodnia, kiedy wspominałem Wam już kilkukrotnie taki projekt o kursie, programie utrzymania nawyków, który nagrywam i przygotowuję od kilku tygodni. No, spowodował, że jak już doszło do tej fazy kulminacyjnej, gdzie miałem kilka dni nagraniowych, założyłem sobie, to tak z perspektywy widzę, że założyłem sobie, że one będą bardzo obciążające, że będą wymagały ode mnie dużo. I to strasznie dużo napięcia wywołało. I ciężko było mi nagrywać. Jak nagrywałem, to te nagrania były takie, wiecie, zmarszczone czoło, ja taki byłem bardzo skupiony. No i to było widać, że ciężko mi jest się rozluźnić. I dopiero po kilku dniach takich nieudanych prób rano przyjrzałem się temu dokładniej i zastanowiłem się, o co chodzi. I zobaczyłem, że to jest moje przekonanie o tym, że jest mi po prostu, że założyłem sobie, że to będzie ciężkie. A to jest przyjemne, tak? Lubię to robić. I to jest ciekawa forma takiej trochę zabawy, rozrywki, ale też jakiegoś sprawdzenia się. Jak zmieniłem do tego podejście, no to
przez ten dzień zrobiłem więcej niż przez kilka poprzednich i to bez zmarszczonej brwi na czole, takiej wiecie, sugerującej próbę intensywnego myślenia. I czyli sama zmiana podejścia do tego samego zadania, nic się nie zmieniło, sprawiła, że odblokowałem takie zasoby w sobie i z większą swobodą podszedłem. I ta swoboda właśnie była, przełożyła się na efektywność, że udało się ten materiał zrealizować tak, jakbym chciał i takiej jakości i zgodnie z planem. Ewa, ja w weekendy nie mam tego problemu. Mam dużo czynności, które zajmują mi czas. W tygodniu gorzej, dużo gorzej, zwłaszcza po pracy. Okej, tutaj Ewa, też postaram się odnieść do tego, że mechanizm może być podobny. Składowe tego, co się dzieje w weekendy, mogą być takimi, mogą też się pojawiać wieczorami, w dniu takim, szczególnie w jakimś intensywnym dniu wieczorem. Okej, to myślę, że dopytuj, postaramy się znaleźć coś, żeby tobie też pomóc. Gotuję w sobotę na kilka dni do przodu, wokół jest mnóstwo dobrego jedzenia. No, i tak przecież próbować, jak się gotuje. No i trzeba przecież próbować, jak się gotuje. No, z jednej strony trzeba. Kiedyś pracowałem z kucharzem, który tego nie robił, ale jak w trakcie studiów pracowałem na kuchni, nie próbował. Natomiast on chyba nie był dobrym kucharzem. Więc fakt, że trzeba próbować. Natomiast to moja babcia zawsze powtarzała, że jak przygotowujemy jakieś wieczerze, nie wiem, święta czy coś, ona mówi, że tyle się napróbowała, że już w trakcie posiłku nakłada sobie tak symbolicznie. No może to jest jakieś rozwiązanie. Ewa pisze, w ciągu tygodnia mam bardzo dużo obowiązków i napięć. Często brakuje mi czasu na relaks. W weekendy mogę sobie odpuścić, ale równocześnie pojawia się potrzeba przyjemności, która między innymi przynosi jedzenie. Magda pisze, dzień dobry. Cześć, Magda. Dobrze, to zmęczenie jest takim jednym z elementów. No to może odniosę się do osób, które posiadają dzieci, że jeżeli jesteście zmęczeni i bardzo śpiący, a macie dzieci dorastające w wieku kilku lat, to powiedzcie im, żeby obudziły was po 30 minutach drzemki i razem możecie posprzątać dom. To pewnie zrobią wszystko, żeby nie obudzić. No, takim sposobem można sobie ugrać trochę odpoczynku. Ale okazuje się, że nasz mózg, kiedy czujemy się źle albo jesteśmy zmęczeni, brak nam zasobów, jest szczególnie podatny na pokusy. Wtedy nagle te pokusy są dla nas bardzo, bardzo atrakcyjne. I ja po ciężkim dniu też u siebie obserwuję ten mechanizm. Kiedyś on był bardziej, pojawił się w weekendami, a czasami teraz jest po ciężkim dniu. To tutaj też połączę się z pytaniem, odniosę się do pytania Ewy. Miałem w tym tygodniu taką sytuację, że po całym dniu już wieczorem rozmawiałem z bliskimi osobami i zapytała, jak się czuję. Tam pod koniec rozmowy, jak się czujesz? I dłuższą chwilę się zastanawiałem, co odpowiedzieć, ponieważ przede wszystkim czułem się zmęczony i wiedziałem, że to zmęczenie generuje różnego rodzaju myśli. I te myśli powodują dalsze jakieś emocje. Byłem tego świadom. Jak mogłem odnieść się do tych końcowych emocji, co czuję, jakiś smutek, zrezygnowanie, brak wiary w siebie, jakiś może nawet niepokój, nie? Że takie się pojawiają elementy. Ale stwierdziłem, że, ale odpowiedziałem po tej chwili namysłu, że po prostu jestem zmęczony i z chęcią odpowiem na to pytanie jutro rano. Wtedy będę miał aktualizację, czy jeżeli coś ze mną jest dalej, to może faktycznie jest coś na rzeczy. Więc czasami to jest też sposób, żeby dać sobie tą przestrzeń, nie? Żeby nie poddawać się tym wszystkim myślom, które pojawiają się ze względu na zmęczenie. Jeżeli jestem świadom, że to jest jakaś podstawowa potrzeba fizjologiczna, to jest zmęczenie, to pierwsze, co chcę zrobić, to ją w jakiś sposób zaspokoić. Ewa wspomniała, że czasami nie mamy czasu na relaks. I to prawda, że ciężko jest o ten relaks, ale zobacz, to też czasami tyczy się tego, jak w przypadku moich nagrań do
tego dnia zdjęciowego. W momencie, kiedy zobaczyłem, że nie mam, że to wywołuje napięcie, to rano usiadłem ze sobą. Pierwsze, co zrobiłem rano, taka forma trochę medytacji, kontemplacji. I zastanowiłem się, dlaczego to generuje takie napięcie. I odpowiedziałem sobie, że przecież to sprawia mi przyjemność, to jest fajne, lubię to robić. I automatycznie odblokowałem te zasoby. I w ciągu dnia wykonywałem zadania z większym luzem. Tak, wieczorem nie byłem tak wyczerpany. Więc to może być jeden z elementów, żeby trochę poprawić komfort w ciągu dnia. Natomiast, wiecie, jedynym sposobem na zmęczenie jest odpoczynek, regeneracja. Więc jeżeli my sobie tego nie zapewnimy, to będziemy się czuli coraz gorzej. Więc jeżeli ktoś ma ochotę popuścić wodze, pofolgować sobie w weekend, ze względu na to, że taki jest zmęczony i że cały ten tydzień tak go wyprał z energii, to spróbujcie po pierwsze odpocząć. Najpierw zanim, okej, może i zamówienie pizzy i podwójna paczka lodów będą tam rozwiązaniem, ale najpierw odpocznijcie. Zadbajcie o odpoczynek. Czasami wystarczy się położyć godzinę wcześniej spać, zrobić sobie taki luksus. Już nie błądzić po... jako że jest weekend, to mogę sobie posiedzieć na Netflixie, mogę sobie posiedzieć na zakupach online, a potem kładziemy się jeszcze bardziej zmęczeni. Położyć się godzinę wcześniej. Wyspać się i rano z czystą głową zadbać o to, co chcę robić. I pamiętajcie też, że jak przesypiamy więcej i kładziemy się później, przestawiamy sobie rytm dobowy, serwujemy sobie trochę takiego jetlaga. Jetlag, czyli jak ktoś podróżuje i znajdzie się w jakiejś szerokości geograficznej, gdzie jest różnica czasu. No i na przykład jest, jak podróżowałem do Wietnamu, to tam było, to pół dnia było różnicy. I to organizm potrzebuje, żeby się nawet do kilku godzin różnicy, czy nawet godziny różnicy, zaadoptować przynajmniej kilka dni. Więc jak my sobie w weekend zafundujemy, od piątku zaczynając, że sobie zarwiemy tę piątkową noc, bo w sobotę sobie można odespać, potem sobotnią noc, bo w niedzielę sobie można odespać, to my przez następne parę dni działamy trochę na wyczerpanych zasobach, bo sobie przestawiliśmy rytm dobowy, organizm do końca nie wie, co się dzieje. Więc wiadomo, że trzeba korzystać z życia i jestem za tym, żeby celebrować życie, bawić się, spotykać z ludźmi, delektować się przyjemnymi chwilami, nawet czasami, jeżeli trwają do porannych godzin, po całonocnej przyjemnym doświadczaniu. Natomiast miejcie świadomość, że żeby nie robić tego nawykowo, żeby nie robić tego automatycznie, bo to jest weekend, bo tak trzeba. To trochę jak w takim dowcipie, jak przychodzi, jeżeli mogę, to podzielę się z wami dowcipem. Chcecie usłyszeć dowcip? Grażyna, mój mózg przytłoczony nadmiarem chce spać. Odzwyczaiłem się od słodyczy. O, super. U mnie przebodźcowanie, pisze Ola, i przewlekły ból oraz zmęczenie towarzyszące chorobie przewlekłej są masakrycznym wyzwalaczem kompulsywnego jedzenia. Oczywiście przekąsek. O, zaraz się do tego jeszcze odniosę, Olu. Ważny temat poruszasz. Tak, przebodźcowienie, tak. Przebodźcowanie. Okej. To... Kieszonkowiec Janek poszedł do kościoła wyspowiadać się i pomodlić za to, co tam ostatnio robił. No i z przyzwyczajenia buchnął księdzowi zegarek, jak chciał się wyspowiadać. No i powiedz mi, Janku, pyta ksiądz, no co tam ostatnio żeś nagrzeszył? Ukradłem zegarek, proszę księdza, dobremu człowiekowi. Jak chcesz, to ci go oddam. Nie trzeba, zwróć go komu należy. Ale jak on go nie chce, no w takim wypadku zachowaj go sobie. I się tym nie przejmuj. I to jest tak, jak zobaczcie, zgłaszamy się do dietetyka w tygodniu, że coś się wydarzyło w weekend, nie? Że utraciliśmy kontrolę. Że jednak znowu zrobiliśmy to samo automatycznie, nawykowo. Nie, jak Janek buchnął zegarek księdzu.
to tutaj robimy coś nawykowo, a potem wracamy do tych, skonsultujemy się z kimś i opowiadamy, że, no, że taki był trudny weekend. I jedyne, co można zrobić, to myśleć, co chcę zrobić dalej. Tak? Jaką, zostawić już to. Można wyciągnąć wnioski, zapisać w dzienniku, co się wydarzyło, co było tym spustem, jaką mam prośbę do siebie na przyszłość. To jest niezwykle skuteczne narzędzie, bo jeżeli my wyciągniemy wnioski, jeżeli usiądziemy ze sobą i zapiszemy i wyciągniemy wnioski, to piszemy instrukcję obsługi do swojego organizmu. Bardzo precyzyjną instrukcję obsługi. Tylko my wtedy wiemy, co możemy, jakie sposoby się sprawdzają, jaką mam prośbę do siebie, za jaką formą jakości tęsknię, czego potrzebuję w weekendy na przykład. I jeżeli doświadczamy jakiejś weekendowej swawoli, bo nawroty się mogą pojawiać, możemy, wiecie, mieć kilka miesięcy dobrych i nagle jest taki tydzień, który nas dojedzie, zaorze i w weekend, no, chcąc, nie chcąc, gdzieś się po prostu popłynie z różnymi rzeczami. Czy to jedzenie słodyczy, czy jedzenie przekąsek, czy jakieś inne zachowania, które są, mają na celu taką gratyfikację, no to potem to się wydarzyło. Tak? Ja mogę jedynie uspokoić trochę emocje. Okej, to już się wydarzyło, to już jest przeszłością. Zapisuję i wyciągam wnioski, jaką mam do siebie prośbę na przyszłość. Kolejnym elementem, który mechanizmem odpowiadającym za weekendowe obiadanie jest taka gratyfikacja. Czyli gratyfikujemy się za ciężki dzień, za ciężki tydzień i tak dalej. Według słownika języka polskiego gratyfikacja to dodatkowa i zwykle jednorazowa, dodatkowe zwykle jednorazowe wynagrodzenie pracownikowi za jakieś specjalne usługi albo prezent lub łapówka, którą się komuś wręcza w zamian za coś. My sobie trochę taką łapówkę wręczamy. Jest takie. I co ciekawe, ta łapówka w ogóle nie jest, ta gratyfikacja w ogóle się nie sprawdza. 16%, było takie badanie, zapytano osób, które jedzą pod wpływem stresu, znaczy jedzenie traktowali jako sposób na łagodzenie stresu, czyli taką gratyfikację. Okej, jest mi ciężko, to sobie coś zjem, żeby sobie ulżyć. I zapytano ich, no, komu faktycznie pomaga to jedzenie? No bo każdy sięga, a komu faktycznie pomaga? No nie zgadniecie, ile osób zaznaczyło, że im to pomaga? Uwaga! 16% osób stwierdziło, faktycznie mi to pomaga. Cała reszta stwierdziła, no jem to, ale to mi nie pomaga. Wręcz na odwrót. To jest taka obietnica ulgi, ale ona sprawia, że ja się później czuję jeszcze gorzej. Według American Psychology Associations, APA, to jest bardzo dobre jakościowo źródło. No właśnie do najpopularniejszych strategii radzenia sobie ze stresem zaliczamy te, które dają nam taką szybką, natychmiastową gratyfikację. Mogą być to właśnie zakupy, jedzenie, internet, gry wideo i tak dalej, i tak dalej. Oglądanie telewizji dłużej niż przez 2 godziny, to daje jakieś ten dopaminowy zastrzyk. Ale potem ta dopamina opada i my zostajemy z jeszcze większym bólem. Bo wspominałem o tym w którymś z kolejnych, z wcześniejszych live'ów, ale czasami trzeba powtarzać te podstawy, że uczucie przyjemności tego dopaminowego strzału i bólu jest w tym samym obszarze, zlokalizowanym w tym samym obszarze mózgu. Odpowiada za nie ten sam obszar. Czyli my, to oznacza tyle, że dostarczając sobie przyjemność, taką szybką, taki dopaminowy skok, nie? Czyli nie wiem, palacz go ma po zapaleniu papierosa, ktoś inny po szybkich zakupach, takich wiecie, impulsywnych, niezaplanowanych, ktoś inny po zjedzeniu, nie wiem, poczka czekolady, lodów, zamówieniu pizzy, jak poczuje głód i tak dalej. Jest ten skok dopaminowy, ale potem ta przyjemność spada i zostaje ból na wysokim poziomie, bo one obydwa skaczą do góry. I ból, i przyjemność skaczą, tylko że przyjemność przykrywa ten ból, który jest w tle. I zobaczcie, że jeżeli się obserwuje, jeżeli ma się czułość na swoje ciało, to zobaczcie, że tego typu zachowania są wykonywane z takiej pozycji napiętego ciała. Mamy napięte różne mięśnie.
często po sobie obserwuję, że w takich momentach ciężko mi jest się rozluźnić. Na przykład barki mam spięte, kark, brzuch często, albo od jakiegoś czasu, jak czuję, że uda napinam i mięsień czworogłowy, czuję, że napinam, to wiem, że jestem. No, że to jest moment, w którym potrzebuję się zatrzymać, zwolnić, rozluźnić. Jak się zwolnię, zatrzymam, rozluźnię. Na przykład czasami biorę ciepły prysznic, wyjście na spacer, a potem ciepły prysznic. To też jest u mnie częste rozwiązanie. Można poprosić kogoś, żeby pomasował kaptury czy plecy, jeżeli macie kogoś bliskiego, chętnego wam pomóc i ulżyć trochę. Jak już się rozluźnić, ale wiecie, też może być muzyka, jakaś aromaterapia. Tych sposobów jest tutaj naprawdę wiele, które pozwalają się rozluźnić i wtedy po takim rozluźnieniu można podejść do zastanowić się, czy ja faktycznie chcę coś zjeść, czy tego potrzebuję, czy ja już jestem i wtedy dostarczamy sobie i wtedy to może być taka świadoma przyjemność, która nie wiąże się ze wzrostem tego bólu. Nie, że to napięcie wtedy nie działa pod wpływem tego dopaminowego strzału. I nie będzie się to wiązało z negatywnymi konsekwencjami, z tym mechanizmem właśnie przyjemności, takiej natychmiastowej przyjemności i gratyfikacji i potem gorszego samopoczucia. Ja czasami wpadamy w taki kołowrotek. Zauważacie to u siebie? Że jest napięcie, szybka gratyfikacja, a potem jeszcze większy dołek, czy tam brak wiary w siebie i tak dalej. Smutek czasami. Lęk też oczywiście do tego może dojść. I potem jest z powrotem poszukiwanie tego sposobu, który na chwilę nam pomógł. A on tylko, jak spojrzymy z perspektywą, nam tylko pomaga na chwilę. I potem czujemy się gorzej. Więc to zgodzicie się, że nie jest optymalne rozwiązanie. Ewa, mi pomaga jeden, stałe godziny przyjmowania posiłków. Tak, to jest oczywiście ekstra rozwiązanie, natomiast to jest optymalne rozwiązanie. W wielu przypadkach to jedzenie posiłków zależy od wielu innych elementów, nie? Czasami to jest trudne do osiągnięcia. Kolorowe potrawy i ładne podanie jej przed oczami, czuję się dzięki temu zaopiekowana. Super, no tak, to jest. I też można zwolnić, nie? Tak, jest takie jedzenie trochę emocjonalne, znaczy nie emocjonalne w negatywnym sensie, tylko jedzenie zmysłami. Nie tylko zmysłem głodu i smaku, tylko też sycimy się zmysłem zapachu, mamy czas wczuć się, nie wiem, w fakturę, w jakieś delikatne niuanse jedzenia, też to uwielbiam. Trzy objętościowe posiłki syte, dużo warzyw w kaszy. Dokładnie. Tak, to jest taki sposób, który gdzieś tam w zestawieniach różnych diet zawsze się jest dosyć wysoko. Jeżeli stosujemy dużo objętościowo posiłki, to zjemy mniej kalorii, a też mamy taką z tyłu głowy świadomość, że lepiej się odżywiamy. Zobaczcie, jak ktoś jest chory, nie na jakąś ciężką chorobę, zachoruje, oczywiście nikomu nie życzę. Natomiast jeżeli ktoś chory, to zobaczcie, często przechodzi na takie diety właśnie, no właśnie takie, że zaczyna jeść dużo warzyw, nagle kasze i zdrowe produkty. Jak już jest jakaś choroba, jak już jest późno, za późno. Stosuję okno żywieniowe, 8:30, 17:00 działa i działa. Nauczyła mój mózg, że po tej godzinie już nie jem. No dokładnie tak, ja bardzo podobny mam schemat. Czasami jest to 8:30, tak jak dzisiaj przed naszym spotkaniem, żeby nie zaczynać spotkania od razu po śniadaniu, ale zazwyczaj jest to około właśnie 9:10. I też staram się do tej godziny 17:00. Świetny sposób. Ewa, przepraszam. Mamy Ewa bardzo wiele wspólnych sposobów. Słuchanie się w siebie, swoje potrzeby, zrozumienie siebie. Dokładnie też tak mam. Okej. Okay. Więc to, co możemy zrobić, widzicie, to też takie napięcie i
Biegnięcie ciągle za czymś przypomina mi się z historią mojego znajomego Nepalczyka. Kiedyś wynajmowałem pokój u siebie w mieszkaniu i przez dłuższy czas mieszkał ze mną Nepalczyk, zupełnie inny świat, inna kultura. Uwielbiałem z nim rozmowy, często chwilowe gdzieś tam spotkanie się na wspólnej przestrzeni zamieniało się w godzinną czy 1,5-godzinną rozmowę. Jego podejście zawsze było dla mnie takie karmiące i inspirujące, bo okej, on miał jakąś pracę, on miał pracę fizyczną, składał jakieś części w magazynie, ale on lubił swoją pracę. On tak powiedział, że ta praca jest niewymagająca, nie stresuje się tam, ma pieniądze, żeby zapłacić za mieszkanie, zjeść, jeszcze wysłać rodzinie i on nie ma takiej presji, żeby czekać tylko do wieczora, żeby czekać do weekendu, żeby czekać na wakacje, żeby czekać na coś, żeby czekać na coś. On tak. Jego podejście było takie, że każdy dzień jest okej. Okay, że każdy dzień jest fajnym doświadczeniem i poziom u niego stresu był bardzo niski. On naprawdę był osobą wyluzowaną. Ale to dzięki jakiemuś wewnętrznemu systemowi wartości. Więc można się temu przyglądać, czy jak to jest u Was? Ewa, żywienie jest wciągający, fascynujący temat. To prawda. To prawda, ale też do pewnego stopnia. Żeby nie pochłonąć, jeżeli się nie jest specjalistą, to też to żywienie. Dobrze mieć ze sobą taką równowagę, żeby to żywienie nie zajmowało głowy. Przez wiele lat studiując dietetykę, to był jakiś mój główny temat. Myślałem o każdym swoim posiłku, planowaniu, wszystkiego. A teraz zupełnie mniej o tym myślę. Dużo elastyczniej do siebie podchodzę i bardziej intuicyjnie. Natomiast staram się obserwować i to, co możemy zrobić, przechodząc już do takich sposobów, żeby później nikt nie zarzucał, że rozmawiamy na różne tematy, a nie ma jasnych sposobów. Czyli trzy sposoby, jak sobie poradzić z weekendami, z tą utratą kontroli. Przede wszystkim, jeden sposób, który daje zapewne 80% rezultatów, to planowanie. Zapisz sobie na kartce, w jakiejś aplikacji, na smartfonie. Zapisz gdzieś, czy nawet nagraj sobie na dyktafon na telefonie. Czasami tak robię, jak jestem w biegu. Notatkę sobie głosową zostawiam. Jak chcesz, aby wyglądał Twój weekend? No, co chcesz zjeść, jak chcesz odpocząć? Zaplanuj sobie to. Jeżeli masz spotkania ze znajomymi albo jakieś wyjścia, których się obawiasz, że mogą być trudne, też je zaplanuj. Jeżeli to zrobisz, to jest już pewna forma deklaracji przed samym sobą, czy przed samą sobą. I to sprawia uczucie takiej jasności, ulgi. Już nie potrzeba tak bardzo tej. Nie ma tylu obaw, co się stanie, co się wydarzy. Ja wiem, co chcę, żeby się wydarzyło i będę robił wszystko, aby ten plan osiągnąć. Oczywiście, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się wydarzy i też nie należy podchodzić do tego planu zbyt restrykcyjnie. On jest takim kierunkowskazem, jakbyśmy chcieli, żeby ten weekend wyglądał. I to daje dużo ulgi, takie uff. Zobaczycie, to spróbujcie w kolejny weekend czy w kolejny wieczór i zobaczycie, że w wieczór. To też może się przy wieczornym planowaniu z pewnością w pierwszym etapie sprawdzić. Jak chcę, żeby wyglądał mój wieczór. Natomiast pamiętajcie, że co byście nie zaplanowali, to tej potrzeby odpoczynku i regeneracji jedynym sposobem, żeby zyskać zasoby, to jest odpoczynek i regeneracja. Więc jeżeli będziecie zmęczeni, to jedynym wyjściem, żeby nabrać zasobów i poczuć się lepiej, jest odpoczynek. Czasami to trzeba zaplanować. Drugi sposób, pierwszy to planowanie. Drugi sposób to dbanie o kontakt ze swoimi potrzebami. I to też powtarzam jak zdarta płyta, ale to taki fundament tego, żebyśmy czuli się dobrze. Czyli jakie są moje potrzeby? Jak ja się czuję? Zaczynam od tego, jak ja się czuję.
zapisujemy, korzystając z listy uczuć, czy z listy emocji. Jak ja się czuję? Patrzę na listę, okej, okay, tak. Następnie biorę listę potrzeb i kontaktuję się z tymi potrzebami. Czego ja potrzebuję? Im częściej wykonujemy to ćwiczenie, tym mniej ono nas angażuje, mniej zabiera czasu. Tak? Jesteśmy sprawniejsi w tym. Łatwiej odczuwamy. Bo wiecie, to też ciekawe są badania, które potwierdzają, że jeżeli my korzystamy z tego układu, żeby się monitorować, to potem nam to sprawniej wychodzi. Jak już później łatwiej nam to jest obserwować u siebie i potrzeba mniej energii, mniej czasu, ale najpierw trzeba tą ścieżkę wydeptać, wypracować sobie. Więc drugi sposób to kontakt z potrzebami. Zapisuję sobie, jakie potrzeby są niezaspokojone. Jak zastanawiam się, czy te niezaspokojone potrzeby sprawiają, że właśnie tak się czuję, jak się czuję. No i co mogę zrobić, żeby zaspokoić te potrzeby. Albo przynajmniej chociaż podnieść je o odrobinę, nie? O 1%, żeby się poczuć lepiej. Takimi małymi krokami, nie? Najpierw 1%, potem drugi. Jak tak cały weekend sobie będziemy podnosili o 1%, to taki pełny dobrostan i szczęście czeka nas po 100 weekendach. Teoretycznie oczywiście. No i trzeci sposób, to już trochę się przewinął w tym, co było w trakcie naszego spotkania, czyli przede wszystkim, zanim podejmiesz jakąś decyzję, czy sobie nałożyć dokładkę, czy obkupić się w słodycze, najpierw odpocznij. Ten czas, który przeznaczysz na zjedzenie czegoś, nawet jeżeli to będzie 15 minut, tyle się kawę robi, 15 minut, jak robicie w kawiarce. Przeznacz to na drzemkę. Połóż się, zamknij oczy, włącz sobie jakąś muzykę uspokajającą, czy jakąś medytację prowadzoną, tam tych form medytacji jest dużo, i spróbuj przez te 15 minut odpocząć. To daje automatycznie, podnosi nasze zasoby. To też pisze Lisa Feldman-Barrett w książce Jak powstają emocje, czyli nasze sekretne życie wewnętrzne, że nasz mózg, jego podstawową funkcją jest ocenianie naszych zasobów energetycznych. To jest taka podstawowa funkcja każdego organizmu. Czy będę miał energię, żeby wykonać jakieś działanie, żeby mające na celu przeżycie? Jeżeli my sobie wyobrażamy, tak jak ja z tym nagraniem, że to będzie kosztowało dużo energii, to automatycznie mój organizm zaciąga, to jest potwierdzone teraz badaniami neurologicznymi i psychologicznymi, zaciąga hamulec, żeby zaoszczędzić te zasoby na najważniejsze cele. Więc ta zmiana myślenia, że to zadanie jednak nie jest tak angażujące i nie wymaga aż tyle energii, mogę zrobić je na luzie i być w takiej równowadze jak mój znajomy Nepalczyk, wymaga, najpierw jest to myślenie analityczne, to świadome, że my sobie wmawiamy w pewien sposób, że okej, to nie wymaga aż tyle energii, to nie będzie dla mnie takie obciążające, ja nie będę się czuł taki wypruty pod koniec dnia. Ale to wymaga czasu, żeby ten to kliknięcie, ta zmiana przeszła do takiego naszego zapisu, do takiego funkcjonowania niewerbalnego, tego związanego właśnie z uczuciami, z potrzebami. Więc praktyka. Nie? To nie jest tak, że wszystko się zmieni z dnia na dzień. To bardziej jest tak, że my chcemy, żeby chociaż trochę lepiej się czuć, nie? Trochę lepiej. No, będą nawroty, będą wpadki, ale to jest normalne, to jest okej, to jest element procesu. Podnosimy się, bierzemy jakiś dziennik, zapisujemy sobie, no dlaczego się akurat ta wpadka wydarzyła. Grażyna pisze, że uczę się jeść zdrowo. Jak nauczyć mózg nie jeść po jakiejś godzinie? Czy da się nie czuć głodu? Nie da się nie czuć głodu, bo chyba, że mówisz po jakiejś godzinie. W nocy podjadam owoce i piję kawę oprócz wody. No jeżeli pijesz kawę oprócz wody, to może sprawić, że nawet jeżeli śpisz, twój sen będzie płytszy. Nie wejdziesz w te głębokie fazy regeneracyjne. Więc dobrze jest. No też z drugiej strony, czemu ta kawa ma służyć? Czy to jest jakaś forma sprawienia sobie przyjemności, czy to jest jakaś konieczność? Natomiast jak nie podjadać w nocy?
skorzystaj z tego, o czym dzisiaj wspomniałem. Tutaj jest taki mechanizm, który no, jest to czasami zmiana myślenia, podejścia sprawia, że przestajemy myśleć o tym. Po iluś powtórzeniach nowego zachowania znika to myślenie, że o Boże, wieczorem będę głodna. Jeżeli tego lęku nie będzie, to znowu to mózg dostanie ten sygnał, że jest w stanie równowagi. Bo jeżeli jest to uczucie, że wieczorem będę głodna, to znowu odnosząc się do tego naszego podstawowego systemu równowagi energetycznej, mózg wyśle wszystkie sygnały, że trzeba coś zrobić, żeby tą energię odzyskać. Bo o Boże, będę czuła się głodna. No, czyli ty sama wpływasz na swoje uczucie głodu, takim myśleniem po części. A po części jest to nawyk, bo nawykowo się wydzielają hormony głodu. Więc jeżeli zmienisz swoje zachowanie, to najtrudniejsze są pierwsze 2-4 tygodnie. Przede wszystkim pierwsze 2 tygodnie. Po 4 tygodniach już masz więcej luzu. Możesz, tylko że wtedy trzeba cały czas powtarzać, że to ci, na tym ci zależy, że gratyfikować się z każdego wieczoru, gdzie uda się nic nie zjeść. Powiedzieć sobie na głos: wow, super, dzisiaj mi się udało, jestem z siebie zadowolona. Może sobie też jakąś drobnostkę przyjemną zafundować. Nieregularna praca na różne zmiany jest bardzo destrukcyjna dla dyscypliny żywieniowej. Tak, ale wtedy potrzeba więcej elastyczności i to też można utrzymać. Ja jestem bardzo za takim elastycznym podejściem. Oczywiście, tak jak wspomniałem, optymalnie jest mieć stałe posiłki o stałych godzinach i ja lubię taki komfort, jeżeli mam możliwość. Ale na przykład jak dużo podróżuję, albo jestem na wakacjach, albo zmieniam miejsca, w których przebywam, to też wpływa na to wszystko. Środowisko ma bardzo duży wpływ na to, jak się żyjemy, ale dzięki mojej elastyczności, dzięki świadomości tego, jak ja chcę się czuć, jak chcę się odżywiać, jakie mam zasoby, jestem w stanie adaptować się do każdej sytuacji. Elastycznie podchodzić. Jak ja lubię te live'y, pisze Agnieszka. Posłucham i od razu wracam na właściwe tory. Przynajmniej na jakiś czas. Dlatego staram się co niedzielę je publikować i bardzo, bardzo dziękuję Agnieszko za Twoje słowa. Są karmiące. Natomiast wszyscy pewnie wspieramy się i uzupełniamy, tworząc ten miły, magiczny czas weekendowy. Właśnie się boję okna żywieniowego, bo boję się, że będę głodna. No to przede wszystkim praca nad lękiem. Zapisz sobie, co jest ukryte, jakie są zalety i jakie są wady, nie? Jakie są tam ukryte obawy. Czyli z jednej strony kartki piszesz obawy, tylko trzeba usiąść do tego ćwiczenia. To nie jest tak, że sobie tylko pomyślimy o tym, tylko trzeba podejść do tego doświadczalnie. Z jednej strony wypisz swoje obawy i z drugiej strony zalety tej zmiany, co dobrego cię doświadczy, jak to zrobisz. A potem przy każdej z obaw napisz: OK, co mogę zrobić naprawczego, jak to się już wydarzy? I nagle okaże się, że no wszystko są sposoby, rozwiązania i można żyć w komforcie. Pamiętajcie, żeby zostawić kciuka, też przypomnę o tym i udostępnić gdzieś informację o naszych spotkaniach, chociażby jednemu czy jednej znajomej. Natomiast jeszcze wspomnę Wam o naszym działaniu, które robimy razem z Fundacją FitMind. W marcu chcemy zwrócić większą uwagę na zdrowie psychiczne mężczyzn. To jest 10 marca Dzień Chłopaka, więc to będzie nasz prezent na Dzień Chłopaka. Będziemy trochę publikować na ten temat i też chciałem wspomnieć, że 28 marca organizujemy darmowe warsztaty zmiany nawyków żywieniowych dla mężczyzn, grupa męska, więc możecie poinformować o tym swojego brata, męża, tatę, syna, jeśli jest pełnoletni. Może ktoś skorzysta, są to darmowe warsztaty, ale otwierają też program 10 tygodni intensywnej zmiany nawyków żywieniowych w modelu FitMind. Więc jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to ja wklejam link i będę prowadził tą męską grupę. Zapraszam też specjalistów. Jeżeli ktoś
jest po psychologii, po dietetyce, zajmuje się psychodietetyką, to też mamy miejsce dla dwóch osób praktykujących. Natomiast ze względu na specyfikę grupy, tym razem jest nabór na praktykujących mężczyzn. Więc zdrowie psychiczne mężczyzn jest. My tutaj też rozmawiamy o wielu aspektach związanych ze zdrowiem i emocjami, potrzebami, obserwacją siebie. Natomiast jest gdzieś taki dogmat mężczyzny, że nie zwracają na to uwagi, że to nie jest czas, żeby się przejmować, że to nie jest męskie, że od nich się czegoś innego wymaga. I to też potwierdzają badania. Natomiast chciałbym zmienić odrobinę chociaż podejście, aby mężczyźni byli w stanie zastanowić się, jakie mają potrzeby, jak się czują, jakie mają uczucia aktualnie żywe i podjąć zdrowe zachowania. Czyli nie tylko, zobaczcie, że bardzo podobne są poziomy osób z nadwagą i otyłością wśród kobiet i mężczyzn. Kobiety szukają często pomocy, a mężczyźni nie. Natomiast nadwaga i otyłość wiąże się często z jakąś poszukiwaniem jakiegoś chociażby chwilowego szczęścia, zaspokajaniem jakichś potrzeb w nieadaptacyjny sposób. I chcemy pomagać. Więc szykujcie się na więcej w najbliższych dniach. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia. Nie wiem, czy nasze spotkanie odbędzie się w przyszłą niedzielę. Natomiast nadrobimy, będę informował o wszystkim na moim fanpage'u i też w newsletterze. Newsletter dostaję wszystkie osoby, które chcą być powiadamiane o live'ach z wyprzedzeniem. Dziękuję Wam za dzisiaj. Spokojnego dnia. Do zobaczenia. Cześć.